Pan Jezus porodzi Cię w ogrodzie lichny. Kłaniamy Cię, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Ojcze, jeśli to możliwe, niech nie ominie ten kielich. Ale jeżeli go muszę wypić, niech się dzieje wola Twoja. Modli się Chrystus w ogrodzie oliwnym. Ojcze, nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Chrystus, ukochany Syn, prosi, bo wie, że dla Ojca nie ma rzeczy niemożliwych. Wie, iż każde Jego słowo zostanie wysłuchane i przyjęte. A jaka jest moja modlitwa? Modlitwa chrześcijanina ma być ufna, gdyż Bóg wie, czego człowiekowi tak najbardziej potrzeba, zanim będzie o cokolwiek człowiek go prosił. Modlitwa nasza ma być szczera, wytrwała, czyniona z potrzeby serca, nie na pokaz. Gdy się modlicie, mówi Chrystus, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią na progach ulic wystawać i modlić się, aby się ludziom pokazać. I w innych miejscach, a wy nie bądźcie podobni do nich. Ale ty, gdy chcesz się modlić, wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca, który widzi w ukryciu. Czasami niektórzy mówią o tych słowach tak. Nie idę na mszę świętą, nie idę do kościoła, bo nie będę się modlił na pokaz. Bo Pan Jezus powiedział, wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca, który jest w ukryciu. No i ja tak robię, wchodzę do swojej izdebki. Tylko Panu Jezusowi chodziło o izdebkę Twojego serca. W swoim sercu się mówi, w duchu się mówi. Jezus na innym miejscu mówi, ci czciciele Ojca mojego oddają cześć Ojcu w duchu. W Duchu Świętym mamy się modlić. W Duchu Świętym mamy uwielbiać Jezusa. W Duchu Świętym mamy uwielbiać Ojca. Tym duchu, którego Jezus dał, bo gdy się nie umiemy modlić, sam Duch przyczynia się za nami błagania, których nie można wyrazić słowami. Dlatego się dziwimy czasami, że niektórzy mają dar języku, takim dziwnym językiem. Języku takim uwielbiają Boga, którego nie można wyrazić słowami. Ale każdy język jest dobry do uwielbiania Boga. Przede wszystkim ważne jest, żebyśmy się w Duchu modlili, w Duchu Świętym, w prawdzie i ufnie i wytrwale. I nie udawali pobożnych, ale naprawdę nimi byli, szczerze, byśmy wykonywali tą najpiękniejszą rzecz modlitwę szczerze, jako dzieci Boga. Jak wygląda zatem nasza codzienna modlitwa? Warto sobie zadać przy tej stacji to pytanie. Czy ja w ogóle się modlę? Czy ja naprawdę robię to szczerze? Czy jest to czas, który ofiaruję Ojcu Niebieskiemu, mojemu Panu Jezusowi, Zbawicielowi, szczerze? Czy czekam na tą chwilę? Czy jest to czas spotkania z moim najlepszym Ojcem, z moim przyjacielem, z moim Panem? Naucz nas, Jezu, prawdziwej i ufnej modlitwy. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Ojcze, jeśli możliwe,
se před tobou, učíme a tak naháňu. Sestro, přičo za oči, mě i uzrůstáješ. Ojce, jestli možný,